Adolf Hitler, przywódca nazistowskich Niemiec, Józef Stalin, komunistyczny przywódca Związku Radzieckiego i dyktator Kambodży Pol Pot są uznani przez historię za największych zbrodniarzy XX wieku. Hitler doprowadził do II wojny światowej, w wyniku której zginęło ponad 60 milionów ludzi, w tym około 6 milionów Polaków. Stalin rozpętał w Związku Radzieckim terror, który pochłonął około 20 milionów ofiar śmiertelnych, w tym około 150 tysięcy Polaków. Pol Pot, przywódca Czerwonych Kmerów, został określony Hitlerem Azji. Za jego rządów zginęło około 25% ludności kraju. W masowych egzekucjach roztrzaskiwano im głowy motykami, a dzieci od drzewa. Czy Bóg im przebaczy, czy mogą być zbawieni, oto biblijna historia króla Judy Manasesa, jednego z największych zbrodniarzy w Starym Testamencie i to, co z niej wynika. Stary Testament przedstawia dwie biografie Manasesa.

To zabrałoby wiele czasu. Każdy ma w domu Biblię, więc sam może je przeczytać. Obie biografie Manasesa przedstawiają człowieka, który na kartach Biblii był chyba największym grzesznikiem. Nie pamiętam w historii Starego i Nowego Testamentu kogoś tak złego, jak Manases. Nieprzypadkowo mamy spisane w Starym Testamencie dwie biografie Manasesa. Obie się uzupełniają. Szczególnie ta spisana w Drugiej Księdze Kronik podaje szczegóły niewystępujące w Drugiej Księdze Królewskiej. Dlatego też mamy na przykład cztery Ewangelie, a nie jedną. Cztery Ewangelie się uzupełniają. Każda zawiera fakty niewystępujące w innych. W ten sposób otrzymujemy pełny obraz życia Chrystusa. Podobnie dwie biografie Manasesa dają nam pełny obraz życia tego starożytnego króla Judy. Manases urodził się w 709 roku przed naszą erą w Jerozolimie. Był synem Hiskiasza, króla Judei i jego małżonki Hefsiby. Jego ojciec był pobożnym królem, dlatego należy sądzić, że Manases wzrastał w środowisku wiernym Bogu. W 697 roku przed naszą erą, gdy Manases miał 12 lat, z woli ojca został koregentem na tronie Judei. Przez 11 lat sprawował władzę z nim, przygotowując się do roli przywódcy Judei. Gdy w 686 roku przed naszą erą król Hiskiasz zmarł, Manases w wieku 23 lat został jedynowładcą Królestwa Judei. Dopóki żył Hiskiasz, Manases prowadził się właściwie, ale po śmierci Ojca poszedł złą drogą. Postępował jak narody, które Bóg wypędził przed Izraelem z Kanaanu. Zwiódł kraj do tego stopnia, że w opinii pisarzy Starego Testamentu Judejczycy postępowali gorzej niż Kananejczycy, przywrócił i odbudował położone na wzgórzach miejsca kultu pogańskich bóstw, które niszczył jego ojciec. W starożytnej Palestynie, Fenicji i Syrii, czczono Baala, bóstwo urodzaju i płodności. A w niektórych miejscach nieba i wojny Manases oddał się kultowi Baala. Z Baalem czczono boginię Aszerę, stawiano słupy rzeźbione jako jej wyobrażenia i symbole. Manasses poświęcił się jej kultowi. Autor drugiej księgi kronik dodaje, że uczynił ich wiele i rozmieścił w całym królestwie. Oddawał hołd słońcu, księżycu, planetom i gwiazdom. Wybudował im ołtarze w świątyni Boga i składał tam im ofiary. Księgi Druga Królewska i druga kronik zgodnie potwierdzają, że Manases dokonał profanacji świątyni jerozolimskiej, wznosząc w niej ołtarze i składając ofiary różnym bóstwom. Autor drugiej księgi królewskiej podaje, że Manases spalił syna w ofierze jakiemuś bóstwu w Dolinie Ben-Hinnoma pod Jerozolimą. A autor drugiej księgi kronik zapisał, że uczynił tak z kilkoma synami. Nadto zorganizował w królestwie kult zabronionych przez Boga różnych form spirytyzmu. Manases nie chciał pamiętać o Bożych obietnicach zapisanych w świętych księgach. Król i Judejczycy za jego przykładem odrzucali proroków posyłanych przez Boga. Manases dopuścił się licznych zbrodni, mordował proroków i ludzi wiernych Bogu, którzy nie zgadzali się z jego polityką apostazji. Autor drugiej Księgi Królewskiej zapisał, że również krwi winnej przelał Manases bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem aż po brzegi. Józef Lawiusz, historyk żydowski na dworze rzymskim w drugiej połowie I wieku, w swoim dziele pod tytułem Dawne dzieje Izraela opisał panowanie Manasesa następująco. Zerwał on z obyczajami swego ojca i poszedł zupełnie przeciwną drogą. W postępowaniu swoim, dając pokaz wszelkiego łotrostwa i nie powstrzymując się od żadnego bezbożnego czynu, we wszystkim naśladował nieprawość Izraelitów. Poważył się nawet na zbrukanie świątyni Bożej. Tak samo jak miasta i całej krainy. Uniesiony z uchwałą wzgardą wobec Boga, zamordował wszystkich sprawiedliwych mężów spośród Hebrajczyków i nie oszczędził nawet proroków. Każdego dnia zabijał ich kilku, aż Jerozolima spływała krwią. Nikczemny Manases zdecydowanie nienawidził proroka Izajasza. Gdy po śmierci ojca wstąpił na tron Judy, w krótkim czasie zamordował wiernego proroka. Według tradycji żydowskiej Izajasz został przecięty piłą. Wszelkie próby odwrócenia Manasesa i Judei od odstępstwa zawiodły. Wtedy Bóg zdecydował się na radykalne posunięcie. Dopuścił do najazdu asyryjskiego na Judę. Sprawozdaje o tym tylko druga księga kronik. Pisarz biblijny nie podał daty ani króla asyryjskiego, który dokonał tego najazdu. W świetle badań historycznych był to Asurbanipal, a do najazdu doszło w 648 roku przed naszą erą. W tym czasie Asyria... Była u szczytu potęgi. Jej egzystencja była oparta na podbojach i grabieży. Monarchia asyryjska prowadziła politykę ludobójstwa wobec podbitych narodów. Asyryjczykom obce były litość i współczucie wobec pokonanych. Mieli upodobanie w okrucieństwie. Według tabliczek glinianych, zapisanych pismem klinowym, Odnalezionych w ruinach Niniwy, stolicy Asyrii, Asurbanipal po zajęciach w bibliotece odpoczywał, uczestnicząc w torturowaniu i zabijaniu jeńców. Władcy asyryjscy niszczyli ludność podejrzaną o skłonności do buntu. Żywcem obdzierano ze skóry, ścinano głowy, wbijano na pal z odciętymi kończynami związanych układano w żywe piramidy. Resztki ocalałych gnieździły się wśród ruin wsi i miast, zdeptanych pól i spalonych winnic, wyrąbanych sadów. Asyriolodzy na podstawie badań starożytnych źródeł szacują, że na przykład w ciągu siedmiu lat między 883 a 876 rokiem przed naszą erą na obszarach podbitych przez Asyrię zabito i zniewolono nie mniej niż dwie trzecie mężczyzn i podobnie kobiet. Dzieci nie brano w zasadzie w niewolę, zabijano je na miejscu. Ci, co przeżyli Głodowali i wymierali wobec zniszczenia gospodarki i nadmiernych danin na rzecz Asyrii. Manases został uprowadzony i uwięziony w Babilonie, który w tym czasie był w rękach Asyryjczyków. Manases zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znalazł że dostał się w ręce najokrutniejszego narodu starożytności. Przeczuwał, że oszczędzono mu życie i zakutego wtrącono do lochu po to, aby Asurbanipal po zajęciach intelektualnych w bibliotece mógł się zrelaksować, biorąc udział w torturowaniu go. Manases znalazł się w okrutnym ucisku i wtedy zaczął przemyśliwać swoje życie. W mrocznym lochu. Bóg znalazł wreszcie przystęp do jego serca. Hebrajski zapis drugiej księgi kronik 33 rozdziału 12 wersetu podaje. A jak ucisk był u niego, uspokoił oblicze Jahwe, Boga swego. Z analizy użytego w tekście hebrajskiego słowa hillach, przetłumaczonego na polskie słowo. Uspokoił, wynika, że Manases znalazł się w stanie załamania psychicznego, osłabienia i choroby z jednoczesnym czynieniem pokuty, żalu i skruchy. W tym sensie uspokoił on oblicze Boga. W dalszej części wersetu 12 czytamy, że ukorzył się bardzo przed obliczem Boga ojców swoich. W wersecie 13 czytamy, że Manases modlił się do niego, a on, to znaczy Bóg, pozwolił się uprosić mu i wysłuchał modlitwę jego. Jest to kulminacyjny i najbardziej wzruszający epizod w całej historii Manasesa. Stało się coś niewiarygodnego. Bóg przebaczył Manasesowi. Natchnione opowiadanie objawia Boga przebaczenia i pojednania, którego miłosierdzie przerasta nasze pojęcie. Wielu wolałoby widzieć Manassesa poddanego torturom za zło, które wyrządził. Ale Bóg nie jest jak człowiek. Zapis biblijny ukazuje piękno Bożego charakteru. Bóg nie szuka zemsty i rewanżu. Pochyla się nad skruszonym zbrodniarzem i przebacza mu. Popatrzmy na Ewangelię Jana. I tam w rozdziale szóstym przeczytajmy sobie werset 37. Pan Jezus powiedział, tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Oczywiście Bóg nie zignorował jego grzechów. Nie puścił płazem zbrodni Manassesa, ale wziął je na siebie i z tego powodu w osobie Chrystusa został potępiony. Zobaczmy na pewne prorocze zapisy, które znajdują się w księdze proroka Izajasza i tam w rozdziale 53. Czytam na początek werset 5 i 6, a potem następne. Lecz On, mowa o Panu Jezusie lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą. Za winę nas wszystkich. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. On to poniósł grzech wielu, mowa o Chrystusie, i wstawił się za przestępcami. W prawie państwowym występuje prawo łaski. Zakłada ono, że przestępca, może poprosić prezydenta o ułaskawienie go. Zdarza się, że prezydent wobec skazanego korzysta z prawa łaski i uniewinnia go. Jednak świeckie prawo łaski nie dorównuje Bożej Sprawiedliwości i w zasadzie jest nieuczciwe. Ktoś z powodu przestępstwa skazanego poniósł cierpienie, ból i straty. A winny, obdarowany przez prezydenta łaską, nie poniósł za to konsekwencji. Gdyby prezydent był sprawiedliwy jak Bóg, to korzystając z prawa łaski wobec przestępcy, powinien wziąć na siebie jego winę i ponieść z tego tytułu należną karę. Tak właśnie uczynił Bóg w osobie Jezusa. Okazał nam łaskę. Ale nasze winy wziął na siebie i na krzyżu umierał naszą śmiercią. Biorąc na siebie winy Manasesa i umierając za jego zbrodnie, krew Chrystusa zmyła jego grzechy i na tej podstawie Bóg miał prawo mu przebaczyć. Popatrzmy na bardzo ciekawy zapis który znajduje się w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i wersecie dziewiątym. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Na przykładzie Manasesa. Jak nigdy wcześniej, zrozumiałem, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Historia Manasesa napełniła mnie nadzieją, zachęciła, abym nie poddawał się rezygnacji z powodu życiowych porażek, lecz szukał Bożego miłosierdzia. Jeśli Bóg przebaczył grzechy Manasesowi, to na pewno chciałby przebaczyć i moje. Przychodzą na mnie chwile refleksji, kiedy budzi się pamięć i ożywa sumienie. Przypominają mi się moje upadki. Pod ich ciężarem ogarnia mnie nieraz zniechęcenie, gdy widzę siebie, jakim jestem. Wtedy złe myśli drążą mój umysł. Daj sobie spokój. To nie dla ciebie. Ty się do zbawienia nie nadajesz. Tam ciebie nigdy nie będzie. Chciałbym zawrócić, żyć jak większość, nie martwić się zbawieniem i używać życia do woli. Z drugiej strony nadchodzą myśli. Nie, trwaj do końca. Ufaj, że krew Chrystusa zmyła twoje winy. Wierz, że Bóg ci przebaczył. Nieśmiertelność jest i dla ciebie. Chwytam się wtedy rozpaczliwie pewnej historii z czasu wielkiej reformacji XVI wieku. Ojciec tłumaczył Mykoniuszowi, przyszłemu współpracownikowi Marcina Lutra, sedno zbawienia tak. Synu mój, módl się pilnie, albowiem jedynie Bóg daje nam wszystko za darmo. Krew Chrystusa! To jedyny okup za nasze grzechy. Gdyby przez krew Chrystusa tylko trzej ludzie zbawieni byli, to jednak ufaj i wierz mocno, że jednym z nich jesteś ty. Kiedyś w jednej z książek Ellen White przeczytałem następujący cytat. Sprawiedliwy opuścił swój wyniosły tron. I w otoczeniu wojsk niebiańskich przybliżył się do krzyża. Widział tam Tego, który był równym Bogu, ponoszącego karę za całą niesprawiedliwość i grzech. Z całkowitą satysfakcją, sprawiedliwy ze czcią, pokłonił się przed ukrzyżowanym, mówiąc: To wystarczy. Drugi raz przeczytałem go inaczej. Sprawiedliwy opuścił swój wyniosły tron i w otoczeniu wojsk niebiańskich przybliżył się do krzyża. Widział tam Tego, który był równym Bogu, ponoszącego karę za całą moją niesprawiedliwość i grzech. Z całkowitą satysfakcją sprawiedliwy ze czcią pokłonił się przed ukrzyżowanym, mówiąc, to wystarczy. Zrozumiałem wtedy i uwierzyłem, że ofiara Chrystusa jest w pełni wystarczająca dla mojego odkupienia i w sposób satysfakcjonujący zadość czyni naruszonej przeze mnie Bożej Sprawiedliwości. Pokój i wdzięczność wypełniły mój umysł, dając mi siłę do prowadzenia uświęconego życia. Bóg, wykorzystując sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie, wzbudził w Asurbanipalu przekonanie, że lepiej będzie pozostawić Judę buforowym królestwem na pograniczu z Egiptem. Oba mocarstwa zagrażały sobie i takie rozwiązanie było korzystne dla Asyrii. Manassez powrócił do Jerozolimy, co jest ewenementem w dziejach asyryjskich podbojów. W wersecie 13 czytamy, że Bóg kazał powrócić jemu do Jeruzalem, do królestwa swojego. To był przełom w życiu Manasesa. Autor drugiej Księgi Kronik stwierdza, że i poznał Manases, że Jahwe, on jest Bogiem. Manases w swoim ocaleniu, Dostrzegł nadprzyrodzone działanie Bożej opatrzności. Wiedział, że to był cud iż wrócił z niewoli asyryjskiej. Odczuł Boże miłosierdzie i przebaczenie wobec ogromu zła, które popełnił. Pełen wdzięczności, pokochał Boga i resztę życia Jemu poświęcił. Po powrocie do Jeruzalemu Manases dbał o swój lud i królestwo. Aby utrzymać obronność państwa, wzmocnił stolicę i miasta Judy. Rozmieścił w nich garnizony wojskowe, zadbał o przydziały żywności i zaopatrzenia. Niszczył w królestwie posągi bóstw, ich ołtarze i miejsca kultu, które sam wcześniej wznosił. Dążył do usunięcia pogaństwa i bałwochwalstwa. Poświęcił się służbie Bogu. Odbudował jego ołtarz i uczestniczył w składaniu ofiar. Dążąc do reformy religijnej, wezwał lud do czci jednego Boga stworzyciela. Nie było to łatwe, bo lud pamiętał jego poprzednie życie, że to on przyczynił się do odstępstwa Judy, ale usłuchał króla i powrócił do kultu Jachwe. Józef Lawiusz, tak opisuje panowanie Manasesa po powrocie z niewoli asyryjskiej w swoim dziele dawne dzieje Izraela. Cytuję, Starał się w miarę możności wygnać ze swej duszy nawet pamięć dawnych występków i począł gorliwie służyć Bogu wszelkimi sposobami, świadcząc Mu cześć. Oczyścił świątynię i miasto, i odtąd jedynie o to zabiegał, by nieustannie okazywać Bogu wdzięczność za swe ocalenie i zachować Jego łaskawość do końca życia. Tego samego uczył również swych poddanych, bo dobrze pamiętał, jak bliski był niegdyś zagłady wskutek odmiennego sposobu życia. Odnowił także ołtarz. I składał na nim przepisane ofiary według nakazów Mojżesza. Pisarze II Księgi Królewskiej i drugiej Księgi Kronik informują, że król Manases zmarł w 642 roku przed naszą erą, po 55-letnim panowaniu. Był najdłużej panującym królem Judy i Izraela. Pochowany został w Jerozolimie. Zgodnie z obowiązującym wtedy prawem dziedziczenia tronu, jego następcą został syn Amon. Ostatni uświęcony okres życia Manasesa trwał tylko sześć lat. Nie ma wątpliwości, że Manases w pełni się nawrócił, jednak złych skutków jego wcześniejszego 38-letniego odstępczego panowania. Nie dało się wyeliminować. Królestwo Judy zmierzało ku swemu końcowi. Ellen White w książce pod tytułem Prorocy i Królowie napisała, cytuję: Jednakże skrucha ta przyszła zbyt późno, aby uratować królestwo od zepsucia, od wpływu minionych lat bałwochwalczych praktyk. Wielu zgrzeszyło by już nigdy nie podźwignąć się z upadku. Bolesna dla Manasesa była świadomość, że jego odstępstwo zrujnowało życie syna Amona. Ellen White tamże napisała, pośród tych, których życie skażone zostało odstępstwem podobnym Manasesowemu, znajdował się jego własny syn Amon. Po dwóch latach Niegodziwego panowania Amona zgładzono w spisku pałacowym. Biografia Manassesa została pod natchnieniem Ducha Świętego, tak zręcznie napisana, że na tle grzechu króla objawiony jest piękno Bożego charakteru. Lektura życia Manassesa uświadomiła mi, dlaczego kocham Boga. Wiem, że Bóg jest wszechmocny, wieczny i nieskończenie mądry. Ale nie to jest głównym powodem hołdu, który mu oddaję. Czczę Boga z wdzięczności do niego za to, że będąc nieskończonym i wszechpotężnym Bogiem, okazał mi upadłemu człowiekowi miłosierdzie. Co mi po wszechpotężnym Bogu! Który by mnie nie kochał, któremu obojętny byłby mój los. Co mi po nieskończonym Bogu, który nie okazałby mi łaski? Kocham go i czczę, dlatego że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa poświęcił swoje istnienie, żebym ja mógł istnieć. Klasycznym przykładem Bezgranicznego Bożego Miłosierdzia wobec skruszonych grzeszników, jest historia nawrócenia się jednego ze złoczyńców ukrzyżowanych razem z Jezusem. Popatrzmy teraz na Ewangelię Łukasza. I w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, czytam od wersetu 39. Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców. Urągał Mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie, na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy? Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. W zasadzie nic nie wiemy na jego temat. Skazany za swoje przestępstwa, Opamiętał się w ostatniej godzinie życia, wyznał swoje winy, przyznał, że sprawiedliwie został ukarany i poprosił Chrystusa o przebaczenie grzechów i zbawienie. W odpowiedzi na jego skruchę, Jezus zapewnił go o Bożym przebaczeniu. Było to możliwe, gdyż Chrystus jego winę wziął na siebie. I oddał swoje doskonałe życie za jego życie. Dlatego ojciec mógł wobec niego zastosować prawo łaski. Coś podobnego wydarzyło się jesienią 1946 roku. Podczas II wojny światowej, generalną gubernią, czyli częścią okupowanej przez hitlerowców Polski, Zarządzał Hans Frank. Był jednym z głównych współautorów i realizatorów polityki eksterminacji Polaków i Żydów. Jego postępowanie wobec naszego narodu określił Eberhard Schomgard na posiedzeniu rządu generalnej gubernii 20 kwietnia 1943 roku, mówiąc. Takiego ucisku, jaki cierpi naród polski, nie znosił jeszcze nigdy żaden naród. Frank na temat Polaków wypowiedział się następująco: Gdybym o każdym siedmiu rozstrzelanych Polakach chciał rozwieszać plakaty, to w Polsce nie starczyłoby lasów na wyprodukowanie papieru na takie plakaty, oświadczył. Nie powinniśmy być przesadnie wrażliwi, gdy słyszymy liczbę 17 tysięcy rozstrzelanych Polaków. Nie waham się wyjaśnić, że gdyby zastrzelony został jeden Niemiec, w zamian rozstrzela się 100 Polaków. O swoich zamiarach po wygranej wojnie powiedział: Jeśli wreszcie wygramy wojnę, to nie będę miał nic przeciwko temu, żeby z Polaków Ukraińców i tego wszystkiego, co się wokół włóczy, zrobić siekaninę. O Holokauście Żydów oświadczył, nie możemy wystrzelać ani wytruć 3,5 miliona Żydów, ale mimo to potrafimy poczynić kroki, które w jakiś sposób doprowadzą do ich zagłady. Nastąpi to w związku z gigantyczną akcją, która zostanie ustalona w porozumieniu z Rzeszą. 4 maja 1945 roku Amerykanie aresztowali Hansa Franka w Bawarii. 1 października 1946 roku. Na sali rozpraw sądu w Norymberdze, zwanego Pałacem Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy skazał Franka na śmierć przez powieszenie. Po wydaniu wyroku, psycholog więzienny odwiedził skazanych w ich celach. Z jego relacji wynika, że spośród 13 skazanych tego dnia na śmierć zbrodniarzy, tylko Hans Frank. Przyznał, że zasłużył na to słowami śmierć przez powieszenie zasłużyłem na nią i spodziewałem się tego. 16 października, około godziny drugiej, Hans Frank został powieszony, jego zwłoki spalono, a prochy wysypano do rzeki Izary. Podczas procesu norymberckiego frank Przebywając w więzieniu, skruszył się. Wtedy, jak to miało miejsce w wypadku Manassesa w więziennej celi i w perspektywie bliskiej śmierci, Bóg znalazł przystęp do jego umysłu. Frank nieustannie czytał Pismo Święte. Ostatnie słowa Hansa Franka, gdy założono mu pętle na szyję, brzmiały. Jestem wdzięczny za łagodny wyrok, który otrzymałem. Proszę Boga, aby przyjął mnie łaskawie. Chryste, przebacz. Nigdy nie zapomnij słów apostoła Pawła zapisanych w pierwszym liście do Tymoteusza i tam w rozdziale drugim od wersetu 15 po 16, gdzie Paweł Zapisał następująco: Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus. Okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.